Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Wielkimi krokami zbliża się czas, kiedy studenci będą podejmowali kluczowe decyzje edukacyjne, będą wybierali kierunki studiów, na które wystartują w czerwcu czy lipcu w trakcie rekrutacji. No i właśnie, jednym z kryteriów, które leży u podstaw takich decyzji edukacyjnych, są na przykład zarobki albo losy finansowe absolwentów takich kierunków. Innymi słowy, pytanie, ile zarabia się po. Socjologii, no tu pewnie nie za wiele, przynajmniej tak pokazują statystyki, a ile po informatyce i czy te zarobki, czy też ta kwestia ekonomiczna może jakoś determinować nasze losy i nasze decyzje edukacyjne. A gdyby istniało takie narzędzie, które potrafi nam pokazać, ile się po którym kierunku zarabia, albo czy doświadczenie gromadzone w trakcie studiów e, jakoś przekłada się na nasze zarobki. No otóż okazuje się, że takie narzędzie istnieje. A dzisiaj w studiu jest ze mną współtwórca, znakomity autor tegoż e, narzędzia tej platformy, Profesor Mikoła Jasiński z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, kieruje zespołem Pracowni Ewaluacji jakości kształcenia i też pracuje w ośrodku przetwarzania informacji. Cześć Mikołaju. Cześć. Rozmawiamy o ELI, czyli o takiej platformie, która zbiera ekonomiczne losy absolwentów, ale muszę zacząć od pytania kluczowego: czyli który kierunek studiów się najbardziej opłaca? Bo to jest coś, o co pewnie wielu studentów pytałoby w okresie przed rekrutacją. Socjologia chyba niekoniecznie. Y i tak i nie. Wcale nauki społeczne nie wypadają tak źle. A informatyka? Informatyka oczywiście króluje, wygrywa, ale wbrew pozorom na przykład na topie jest analiza big data w szkole główne, głównej handlowej. Nieźle wypadają poza kierunkami technicznymi czy informatycznymi, to może zdziwić, ale nieźle wypadają na przykład nauki leśne. To był nasz pierwszy szok, kiedy okazało się, że na topie są absolwenci... Jednej ze szkół wyższych, która funkcjonuje w Tucholi. Czy to jest jakiś zamiejscowy ośrodek SGGW, albo, albo może zupełnie inna uczelnia? <laughs> nie, nie. To, są, to jest szkoła wyższa, która przygotowuje przyszłych leśników. Klucz do tej odpowiedzi jest w tym miejscu, że znaczna ich część prawdopodobnie pracuje w lasach państwowych. Są to osoby, które mają, mogą liczyć na dobrą. Względnie dobrą, ale stabilną pracę, rozwojową pracę. Równocześnie te osoby, nawet jeżeli zarabiają nie tak bardzo dużo jak powiedzmy taki informatyk po AGH, no to jednak on funkcjonuje na rynku pracy, na którym zarabia się wyraźnie mniej, a mhm. więc on jest na topie. Okej, okay. powiedziałeś właśnie o na topie. Co jest wskaźnikiem tego, że kierunek jest na topie? Czy to jest to bezpieczeństwo zatrudnienia, czy raczej wysoka pensja zaraz po zakończeniu studiów, a może w jakimś tam czasie dłuższym? Co u was jakby wskaźnikuje to, że jakieś kierunki są wyżej notowane w rankingach, a jakieś niżej? Jest kilka wskaźników i one się wzajemnie uzupełniają. Pierwszy, oczywiście, ten naturalny, to są pieniądze, ale. Ta sama złotówka w Warszawie znaczy coś zupełnie innego niż w takiej tucholi. W Warszawie zarabia się kilka razy więcej niż w niektórych powiatach w Polsce. Stąd y, zarobki rzędu 3,5-4 tysiące w Warszawie to nie są może złe zarobki, ale to nie jest coś, co powala. Gdzie indziej, 4000 złotych to są naprawdę bardzo dobre wynagrodzenia. Stąd bardzo ważne jest odniesienie tego, ile ja zarabiam do miejsca, w którym mieszkam i w którym te pieniądze wydaję. W związku z tym poza gołymi złotówkami trzeba podać takie złotówki odniesione do lokalnych rynków pracy. No stąd pomysł na wskaźnik, którego używamy w systemie ELA, czyli tak zwany względny wskaźnik zarobków. Jeżeli na przykład zarabia się 4000 tysiące złotych, a mieszka się w miejscu, w którym zarabia się przeciętnie 5000 tysięcy, no to zarabia się cztery piąte tego, co zarabiają sąsiedzi. Jeżeli zarabiam 4000 tysiące złotych, a tam, gdzie mieszkam, zarabia się 3000 tysiące, to zarabiam 1,1 trzecia tego, co zarabiają sąsiedzi. I to jest zupełnie inna pozycja. I to jest pierwsza grupa wskaźników. No Druga grupa, oczywiście to jest bezrobocie. I tutaj Podobnie możemy mówić o ryzyku bezrobocia, tym prawdopodobieństwie bycia bezrobotnym w jakimś okresie, co mierzymy procentem czasu, który się spędziło na bezrobociu w badanym okresie. I nazywamy to ryzykiem bezrobocia, ale znowu to ryzyko bezrobocia będzie zupełnie inne w Poznaniu, gdzie tego bezrobocia prawie Praktycznie nie ma. Nie ma. Mhm. Dokładnie. I inne będzie w miejscowościach, gdzie to bezrobocie jest bardzo duże. Można powiedzieć, że ten dwóch absolwentów, którzy mają to samo ryzyko bezrobocia, tylko że jeden mieszka w Poznaniu, a drugi mieszka tam, gdzie jest wysokie, no to ten są. Na podstawie samego ryzyka bezrobocia nieporównywalni. Ten pierwszy radzi sobie z dużo łatwiejszym rynkiem pracy, a drugi z dużo trudniejszym. Stąd też względny wskaźnik bezrobocia, który odnosi ryzyko bezrobocia w danym momencie danego absolwenta do, do stopy bezrobocia tam, gdzie on mieszka. I to jest druga grupa wskaźników. Trzecia to jest na przykład czas poszukiwania pracy, czas poszukiwania pracy etatowej. To jest procent miesięcy przepracowanych na etacie. Czy w ogóle. To jest częstość zmian miejsc pracy. To jest, i tu to znowu mamy kilka wskaźników. Z jednej strony możemy mówić o tym, jak często się zmienia pracę, jak często się kończy pracę, rzuca pracę, bądź praca rzuca mnie. Yy, I drugi wskaźnik, który mówi o intensywności pracy. Ja mogę równocześnie pracować u kilku pracodawców. Mhm. Wtedy mam owszem dwóch pracodawców, ale być może nie zmieniam tej pracy. Tak więc tych wskaźników jest bardzo wiele i one się uzupełniają. I na topie wychodzą te kierunki, które popyt jest duży, a podaż mała, czyli na przykład właśnie to leśnictwo, informatyka dalej jest na topie w tych najnowszych waszych wynikach? Informatyka jest na topie, tam ryzyko bezrobocia, z reguły jest w okolicach zera. To też zależy oczywiście od kierunku i od uczelni. Natomiast co do zasady, rzeczywiście informatycy, czy automatyka i robotyka, kierunki związane z szeroko rozumianą informatyką wypadają świetnie. Tak jak powiedziałem, również te kierunki, które wiążą się z wykorzystaniem danych i analizą tych danych, przetwarzaniem dużych zbiorów danych, to są też ci ludzie, którzy wygrywają. To, co jest też ciekawe, to y, wprawdzie startują z niskiego poziomu, ale odnotowują najszybszy wzrost pozycji na rynku pracy lekarze. Mm -hmm. Lekarze to jest y, grupa zawodowa, która jest z jednej strony chyba najbardziej zapracowaną grupą zawodową w Polsce, ale to jest zarazem grupa, która odnotowuje najszybszy przyrost wynagrodzeń i, najszybszy, y, no, i najbardziej intensywną pracę i de facto praktycznie zerowe bezrobocie. Bez ja wyklikałam sobie kilka konfiguracji na tej stronie, o której rozmawiamy i każdego kandydata, ale też i bo, może już pracującego zachęcamy do tego, żeby sobie zajrzał. Popatrzyłam na absolwentów socjologii 2019 rok, to, bo to jest y, ostatnia dana, którą tam prezentujecie na naszym Wydziale Rodzimym Socjologii u nas na Uniwersytecie Warszawskim. Wskaźnik 095 na tle Warszawy, bo rozumiem, że jest to spozycjonowane do, do Warszawy, nie, nie nie nie, To nie jest bardzo źle. Nie, niezupełnie. To nie jest... Wskaźnik odnosi absolwenta do tego miejsca, gdzie on mieszka w danym momencie, czyli oczywiście spodziewamy się, nie kontrolujemy każdego absolwenta, bo jego to migracji je, wewnętrznej, tak. tak. Natomiast równocześnie uwzględniamy przy wyznaczaniu wskaźników to, jak on się przemieszczał w trakcie, w okresie objętym badaniem, czyli jeżeli absolwent wydziału socjologii. Mieszka w jakiejś miejscowości daleko od Warszawy, to względny wskaźnik bezrobocia dla niego odnosi jego wynagrodzenia. Do, do tej miejscowości? Średnich wynagrodzeń w jego powiecie mhm. zamieszkania. Jeżeli w Warszawie, to do warszawskich. I oczywiście większość absolwentów socjologii na naszym uniwersytecie najprawdopodobniej mieszka w Warszawie. To prawda. Natomiast to nie znaczy, że, że odnosimy do, do, do wynagrodzeń w Warszawie. To różnie bywa. Skąd wy to wszystko wiecie, Mikołaj? Te wszystkie dane, o których tu rozmawiamy, mieszkają, nie mieszkają, wracają, wyjeżdżają, zarabiają. Mnie po studiach nikt nie pytał, ile zarabiam i gdzie pracuję, chociaż akurat w przestrzeni budżetowej to jest dosyć jasne i łatwe do sprawdzenia, ale skąd macie te wszystkie dane? System ELA bazuje na danych administracyjnych. To jest system, no właściwie jeden z kilkunastu w tej chwili w Europie. Który opiera się na danych pochodzących z różnych rejestrów, w tym przypadku z dwóch. Pierwszy rejestr to jest system POLON, który zawiera informacje o wszystkich studentach, naukowcach, instytucjach naukowych, instytucjach szkolnictwa wyższego, również o absolwentach, o ich kształceniu. Odbytym. I drugi, drugie źródło to, jest, to są rejestry zakładu ubezpieczeń społecznych. Od 2016 publikowane są w systemie ELA wyniki dotyczące absolwentów, aczkolwiek sam system swoimi, swoją historią sięga w zasadzie 2013 roku, czyli nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która otworzyła drogę do tego, aby móc wykorzystywać te rejestry do prowadzenia badań. To był taki moment, kiedy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uświadomiło sobie, że prowadzenie badań bazujących na sondażach będzie po pierwsze bardzo drogie, po drugie bardzo nieefektywne, po trzecie nie zapewni porównywalności wyników. I to były trzy przesłanki, które spowodowały, że podjęto taką decyzję. No, nie ukrywam nieskromnie, że znaczenie dla powstania tego systemu i dla tej decyzji miał projekt, który był realizowany właśnie przez Uniwersytet Warszawski, który właśnie wytwarzał metodologię analizy danych administracyjnych na użytek badań losów absolwentów. Was to poznawczo interesuje jako badaczy, nas, jako badaczy na uniwersytecie, ale co mogą z tego mieć studenci czy też inne osoby, które już skończyły studia? No bo rozumiem, że to może determinować do pewnego stopnia taka wiedza o zarobkach. To czy pójdę na leśnictwo, czy na pedagogikę, albo na filologię polską, która wcale tak źle nie wypada, bo też jest być może bardzo niska podaż, a stosunkowo wysoki popyt na ten kierunek. Ale do czego jeszcze może się taka informacja no właśnie o takich losach absolwentów przydać samym absolwentom uczelni wyższych? Zacznijmy od kandydatów. Kandydaci, wprawdzie nie są, wbrew pozorom, główną grupą, którą uważam za grupę docelową systemu ELA, będą, mają możliwość. Przy podejmowaniu decyzji o swoim wymarzonym kierunku studiów, zracjonalizować tę decyzję. Chodzi o to, nie o to, żeby ten kandydat y, wyszukiwał kierunek według tego, ile się zarabia, gdzie jest najmniejsze bezrobocie, ale żeby on podejmując decyzję o swoim wymarzonym kierunku kształcenia, podejmował ją świadomie, żeby wiedział, na co się decyduje. Że jeżeli idzie na informatykę, no to. Czekają go, owszem, ciężkie studia, czego się pewno dowie od swoich kolegów, koleżanek, natomiast może się spodziewać, że ta praca go sama znajdzie. Natomiast jeżeli idzie na kierunek studiów, po którym wynagrodzenia są niskie, to musi mieć tego świadomość, że to nie jest. Sytuacja deterministyczna to nie jest tak, że on będzie zarabiał tyle, ile ta średnia, ale że będzie musiał nastawić się na to, że musi powalczyć o lepsze wynagrodzenia. Dodam, że były takie lata, kiedy topowymi, jeśli chodzi o wynagrodzenia, kierunkami, to możecie zdziwić, była na przykład historia sztuki na Uniwersytecie Warszawskim kilka lat temu, albo filozofia zaoczna na Uniwersytecie Warszawskim. To, były, to było... Nas Państwo też... nie widzą, robię wielkie oczy, szczególnie do tej historii sztuki, tak, ale to tak, nie jest muzealnictwo tak, i to nie są nie. prace w administracji tak. Nie sprawdzaliśmy, bo nie ma takiej możliwości, co te osoby robiły. Natomiast rzeczywiście to były osoby świetnie zarabiające. To oczywiście nie znaczy, że historia sztuki to jest taka fabryka ludzi, którzy są kryzysami. No tak, to wejdę w słowo, bo historia sztuki generuje pewnie kilkunastu absolwentów rocznie, podczas gdy prawo to idzie w tysiące. I inne kierunki też są pewnie masowe, więc to jest jakieś zaburzenie danych. To dane, pewno, być może, był, jakiś, tak? to jakiś pewno był jakiś incydent mhm. na tej zasadzie, że pewna grupa absolwentów historii sztuki Zaskoczyła znalazła akurat, świetnią, tak. świetną pracę, było zapotrzebowanie na te osoby i po prostu się odnaleźli. Mogło być też odwrotnie, mogło być też tak, że, że osoby świetnie zarabiające. Postanowiły skończyć studia właśnie. Na z filantropów historii... i hobbystów. Tak jest, tak jest, dokładnie. Więc oczywiście to nie znaczy, że po historii sztuki zarabia się takie gigantyczne pieniądze co roku. To zresztą też można, spra można sprawdzić w systemie ELA. I to jest pierwsza grupa, kandydaci. Druga grupa i grupa chyba najważniejsza. A, jeszcze o kandydatach jedno słowo. No, ja swoim dzieciom sam mówiłem, kiedy wybierały swoje studia. Nie idź yy, bezwzględnie za systemem ELA. To wykorzystaj, natomiast idź za swoimi marzeniami. Idź za tym, co cię interesuje, idź za swoją pasją, ale wiedz, co ciebie czeka prawdopodobnie. Yy, druga, najważniejsza grupa, jak powiedziałem, to są studenci. To są te osoby, które podejmują decyzje o swojej ścieżce zawodowej. To są te osoby, które masowo podejmują pracę już w trakcie studiów, która bardzo poważnie będzie rzutowała na ich przyszłe losy. I to są osoby, które zdecydowanie powinny wykorzystywać system ELA, po to, aby chociażby w rozmowie ze swoim pracodawcą stanąć na nieco bardziej równej pozycji. Zresztą nie ukrywam, to jest taka misyjna część systemu ELA, która jest dla mnie szalenie ważna. Mianowicie, mam takie głębokie przekonanie, że co do zasady, pracodawca i kandydat do pracy występują w bardzo nierównej pozycji. Pracodawca wie, ile ma płacić. A ile... pada sakramentalne pytanie: ile chce pan dostać? Otóż to. Otóż chodzi o to, żeby ten kandydat do pracy umiał się cenić, żeby miał informację o tym, ile się zarabia po jego kierunku studiów i o ile może walczyć. Ta sytuacja trochę wyrównuje ich pozycję. Więc Studenci to jest, w moim, w moim przekonaniu, ten główny target systemu ELA. I oczywiście absolwenci, którzy mogą zestawiać swoją pozycję z tym, co się dzieje z ich kolegami i koleżankami. To jeśli chodzi o tę grupę. Rzecz jasna jest cała grupa pracodawców, którzy dopytują się, sprawdzają, już nie muszą się dopytywać, właśnie, mogą sprawdzić, ile się zarabia po jakimś kierunku. To właśnie wyrównuje tę sytuację pracodawca-pracobiorca. Ja też zajrzałam, że poza studentami, absolwentami jest tam zakładka na przykład doktorzy, absolwenci studiów doktoranckich czy też trzeciego stopnia, chociaż nie wiem, jak to uwzględniliście. I dowiedziałam się, że w moim roku, kiedy ja broniłam doktorat, 1343 osoby obroniły pracę doktorską, z czego 64% dostało choćby na jakiejś tymczasowej umowie pracę na uczelni. Co też było dla mnie informacją zaskakującą. I dla takich ciekawskich, którzy chcą dowiedzieć się coś, niecoś o, o rynku edukacyjnym w Polsce, no, w Eli jest bardzo Dużo ciekawych danych. Data znajdą z pewnością tam kilka godzin miłego buszowania. Co te dane o doktorach mają wnieść do naszej wiedzy, poza taką ciekawską, e, jakąś tam własną przyjemnostką? Tutaj odbiorcy są nieco inni. Tak w każdym razie ich sobie wyobrażamy. Tu oczywiście niekoniecznie są studenci poza tymi, którzy są rzecz jasna zainteresowani tematem do na przykład prac licencjackich, czy innych prac zaliczeniowych to przede wszystkim poza naukowcami głównym odbiorcą tutaj są uczelnie. Uczelnie no i rzecz jasna ministerstwo, które kształtuje te różne polityki związane z rozwojem nauki i szkolnictwa wyższego. Dla uczelni to jest bardzo ważne źródło informacji o tym co się dzieje z ich doktorami. To jest bardzo istotne przy na przykład kształtowaniu w tej chwili no, rozwijających się szkół doktorskich. Dość istotne jest przy podejmowaniu decyzji, wiedzieć, jak ci doktorzy, ci młodzi naukowcy na przykład zarabiają. Nie ukrywam, to jest bardzo ważny wątek. Otóż y, człowiek decydujący się na ścieżkę naukową tak się zatrzymałem, bo chciałem powiedzieć karierę y, otóż ścieżkę naukową, która nie zawsze wiąże się z karierą finansową. A nawet na ogół się nie wiąże z karierą finansową, ta osoba musi mieć świadomość, że często skazana jest na różnego rodzaju dorabianie. 50% prawie tych doktorów z mojego rocznika pracowało równolegle poza uczelnią, pracując na uczelni jednocześnie. Dokładnie. To też Dokładnie. odświeżająca informacja. Dokładnie. I mechanizm dorabiania jest różny w zależności od dziedziny kształcenia. Inaczej dorabiają ci doktorzy, którzy ukończyli studia społeczne bądź humanistyczne, a inaczej ci, którzy ukończyli ścisłe bądź przyrodnicze. Te osoby w jednym przypadku zarabiając poza uczelnią, zarabia się poza uczelnią mniej niż na uczelni, w drugim przypadku zarabia się poza Dużo uczelnią więcej. wyraźnie więcej. Dokładnie tak. Więc generalnie rzecz biorąc, ustalenie tego typu kwestii jest dość istotne przy czymś, co się ładnie nazywa kształtowaniem polityk publicznych. To jest też dość istotne, żeby zarówno uczelnie, jak i. Minister y, Nauki i Szkolnictwa Wyższego y, wiedział, co się dzieje w tej nauce. Wiedział, jaka jest kondycja jego naukowców. To będzie miało bardzo duże znaczenie dla, dla przyszłości nauki. Szczególnie, Na jak weźmiemy pod uwagę to, że właśnie okres doktoratu to jest najintensywniejszy okres rozwoju naukowego. Na przykład w kontekście konstruowania wysokości stypendiów. Skoro wiemy, że yy, duża część dorabia i tak, to być może te polityki związane z kształtowaniem wysokości tych, tych wynagrodzeń też mogą być determinowane inaczej. Mikołaju, jakie są dalsze losy Eli? Co teraz będzie dla Was wyzwaniem? Bo mamy już tam studentów, absolwentów, uwzględnionych doktorów. Co jeszcze Was interesuje, żeby, żeby, żeby zgłębić? Już mówię. To, co jest jeszcze w systemie Ela, to tak jak mówiłaś, są właśnie doktorzy. To, co też istnieje w systemie ELA, to jest zakładka Studenci. Otóż, w przypadku studentów w poprzedniej edycji dołączyliśmy moduł, który informuje o skali i charakterystyce różnych ścieżek kształcenia studentów, w szczególności takiego zjawiska, które określane jest mianem dropoutu. Pokazaliśmy tam różne oblicza dropoutu. To, że dropout potrafi być po prostu porzuceniem kształcenia i już, Dropout może oznaczać przerwę w kształceniu i powiedzmy powrót po kilku latach, i wreszcie dropout może oznaczać coś, co my określamy w systemie ela korektą. To jest sytuacja, w której osoba porzuca studia na danym kierunku i zaraz potem przenosi się na inny, na inny. kierunek. Mhm. To jest zjawisko, na przykład na pierwszym stopniu, dominujące. Na drugim stopniu, dominujący jest dropout taki bezwzględny. Z edukacji, z systemu edukacji. Dokładnie tak. Mhm. Po prostu nie kończą drugiego stopnia i już. W przypadku studiów pierwszego stopnia dominuje zdecydowanie korekta. No i teraz znowu jest to szalenie ważne narzędzie dla uczelni, które są w stanie zobaczyć po pierwsze nie tylko samo zjawisko, skalę tego zjawiska, bo to mogą zobaczyć na podstawie swoich własnych danych, ale mogą zobaczyć, co się dzieje z ich, nie powiem, absolwentami, z tych, którzy ich porzucają. Z tymi, którzy ich porzucają. Czy to poszło o kierunek, czy to poszło o edukację jako taką? Czy, A też uczelnię, no właśnie, to czy też poszło na inną uczelnię, bo to też jest istotne. tak? Jeżeli z punktu widzenia Uniwersytetu Warszawskiego, jeżeli student zdecyduje się na porzucenie studiów na UW, na jakimś kierunku X i przeniesie się na kierunek Y, ale na UW, to jest to dla Uniwersytetu mniejsza strata. Delikatna korekta. Dokładnie tak, tak niż tak. w sytuacji, kiedy przenosi się na inną uczelnię. No i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest coś, co istnieje, to zostanie w tym roku uzupełnione. Mianowicie, same ścieżki kształcenia studentów zostaną uzupełnione o informacje o ich aktywności zawodowej w trakcie tych decyzji, które towarzyszą tym decyzjom. Na przykład, co się dzieje tuż przed dropoutem czy dostali super pracę. Dokładnie układ. tak, mm -hmm. dokładnie tak. Po drugie, co się dzieje z dropouterami na rynku pracy? Innymi słowy, bardzo interesujące i powiedziałbym ważne dla uczelni, ale też i dla całego systemu szkolnictwa wyższego jest ustalenie, porównanie losów dropouterów i absolwentów. Byłoby dobrze, żeby to miało wpływ, prawda, z dokładnie. punktu widzenia uczelni, a dokładnie. może okazać się, że wcale tak nie jest. Mogą być takie kierunki, gdzie okaże się, że król jest nagi, tak? I to trzeba sprawdzić i tego uczelnie potrzebują jak, jak kania dżdżu. I to jest pierwsza rzecz, która w tym roku się pojawi z nowych. Druga informacja, druga grupa informacji, która się w tym roku pojawi, to, będą, to będzie analiza ścieżek kształcenia doktorantów. Czyli nazwijmy to, to będą doktorzy plus. Będziemy informowali o tym, jaka jest efektywność kształcenia doktorantów Jaka jest szansa uzyskania na przykład doktoratu w terminie, jakie są opóźnienia w uzyskiwaniu doktoratów, jaki jest poziom dropoutu też wśród osób ze stopniem doktora, jak to się ma w zależności od dziedziny kształcenia. Czyli generalnie rzecz biorąc, oba te moduły są nakierowane w tym przypadku przede wszystkim na uczelnie no i na ministerstwo. No i oczywiście opinię publiczną. Nie wątpię, że dziennikarze będą tym zainteresowani, bo to jest ciekawy temat, który rzeczywiście będzie uzupełniał ten obraz kondycji szkolnictwa wyższego w Polsce. Swoją drogą bardzo dużo o nas wiecie. Jak tak pomyślę o tych ścieżkach, migracjach, zmianach kierunków studiów, to nie wszyscy pewnie studenci rodzicom przyznali się do tego, jak podróżowali po różnych wydziałach na uniwersytecie, tak. a tu okazuje się, że wy w ELI wiecie wszystko. Zachęcamy studentów i wszystkich zainteresowanych do tego, żeby weszli na stronę elektroniczne, nie ekonomiczne, losy absolwentów, i tam zobaczcie sobie Państwo całe zasoby danych. Można generować raporty, bardzo interesujące, takie też porównujące sytuacje danych studentów w danym roku na wybranych uczelniach. Rozumiem, że te uczelnie też Wam dostarczają danych, bo to nie jest tylko Uniwersytet Warszawski, prawda? Od razu powiem, to y, uczelnie dostarczają nam dane po pośrednio, uczelnie dostarczają dane do polonu muszą zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce y, muszą dostarczać systematycznie informacje o wszystkich aspektach swojego kształcenia do systemu Polon my natomiast otrzymujemy te informacje y, już całościowe i tu jeszcze jedna ważna uwaga my owszem wiemy bardzo dużo Natomiast trzeba mieć świadomość i to trzeba podkreślić, wiemy bardzo dużo, ale nie wiemy nic o indywidułach. Nie wiemy to nic są o To są dane pojedynczych zagregowane. Tak. To są dane, znaczy one są pseudonimizowane na etapie analiz, a udostępniane są wyłącznie na poziomie agregatów i to agregatów od 10 osób zwyż. Tak? Raporty dotyczące zbiorowości mniejszych niż 10-osobowe w ogóle nie są, nie są przygotowywane. Była taka adnotacja w raporcie, który ściągnęłam właśnie, że jeśli jest zbiorowość mniej niż 10 osób albo mniej niż 3 osoby w pozbiorowości, czyli jest anonimizowane, czyli rodzice tak nie jest. dowiedzą się o tych podróżach wielokrotnych tak. na uczelni, ale niezależnie od tego, co rodzice wiedzą albo czego nie wiedzą, zachęcamy do tego, żeby prześledzić te dane. Mikołaju, bardzo ci dziękuję za te rozmowy, za wtajemniczenie nas w no, całą metodologię też wyliczania tych ekonomicznych wskaźników dla losów absolwentów uczelni, wszystkich uczelni w Polsce. Będziemy śledzić rozwój ELI, będziemy Wracać do tego szczególnie w okresie rekrutacji. To pewnie będzie gorące narzędzie. No, można było nie wiedzieć, że ono istnieje, to dziś już na pewno wszyscy wiedzą, gdzie szukać informacji o tym, dlaczego leśnictwo, dlaczego filologia polska i jak to było? To historia, był sztuki. historia sztuki jako kierunek być może do rozważenia. Dziękuję Ci bardzo, Mikołaj, za tę rozmowę. Naszym Dziękuję gościem bardzo. był dzisiaj profesor Mikołaj Jasiński, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator pracowni ewaluacji jakości kształcenia i ośrodek przetwarzania informacji UF Dziękuję pięknie, a my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska zapraszam. Efekt Sieci. Radio